Czernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała. Drodzy Państwo, po wakacyjnej przerwie chcemy powrócić do naszego programu pod tytułem Mój Wieczernik. Tak jak Państwo dobrze wiecie, pragniemy przemierzać naszą diecezję, aby poznawać poszczególne parafie naszej diecezji. Dzisiaj z naszym mikrofonem i kamerą nie musimy jechać daleko, bo spotykamy się w Kaliszu, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które jest diecezjalnym sanktuarium. Jest z nami proboszcz i kustosz tego miejsca, ksiądz prałat Paweł Kostrzewa. Księże prałacie, ten rok 2022 dla Waszej wspólnoty jest rokiem wyjątkowym, dlatego że właśnie w tym roku świętujecie, czy cały czas przeżywacie 70. rocznicę erygowania Waszej parafii. Musimy się cofnąć do roku 1952. Tak, to prawda. 25 września, dokładnie 70 lat temu i już trochę tych dodatkowych tygodni, biskup Franciszek Korszyński, biskup włocławski, bo wtedy była diecezja włocławska na tym terenie, ustanawia tą parafię jako jedną z pierwszych pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Na razie ta parafia nie miała wtedy ani świątyni. Początek był u siostry nieopodal na ulicy Asnyka 40, siostry wspólnej pracy, które użyczyły swojej kaplicy po pewnych modernizacjach. Tam parafia się przez wiele, wiele lat mieściła. Tam do dzisiaj niektórzy z wielkim sentymentem to wspominają, przyjmowali sakramenty święte z rąk na początku pierwszego proboszcza, księdza prałata Wincentego Romana Wilińskiego, no, który był rzeczywiście, tak jak w naszych audycjach, Świadkowie Miłosierdzia, żeśmy jemu poświęcili jedną konferencję, był naprawdę wielkim, oddanym świadkiem miłosierdzia. Oddał praktycznie swoje życie tej świątyni. Wiadomo, że to były bardzo trudne czasy, tak jak tutaj ksiądz dyrektor już podpowiedział. No, pozwolono, aby ta parafia zaistniała dopiero po 4 latach, bo początkowo nawet jej nie uznawały władze. Szturm zrobili wierni, tak jak z reguły zawsze bywa. W nich jest siła, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II wiemy, że świętość idzie dzisiaj przez ludzi świeckich. No i rzeczywiście przez ich upór, można by powiedzieć taki Boży, uznano tą parafię. Pierwszym proboszczem, wiadomo, był ksiądz Wiliński. Rozpoczął starania, aby tą parafię rozbudowywać. W 1957 roku rozpisano konkurs na bryłę architektoniczną tego kościoła. Architektami byli wtedy młodzi studenci z Warszawy o nazwisku Koźmienko i Fajans. Architekci rzeczywiście zachwycili cały świat, można powiedzieć, tą bryłą, którą tutaj rzeczywiście podziwiają. Zwłaszcza znający się na architekturze przyjeżdżali, nawet wtedy, kiedy kościół był budowany, nawet w różnych miejscach naszej diecezji, słyszałem, że nawet księża chcieli podpatrzeć, jak to budują, jak to czynią. Na początku rzeczywiście było pozwolenie, potem znowuż zabrane na 20 lat i w 1973, a w sumie w 1977 rozpoczęto budowę w bardzo trudnych warunkach, bo nie pozwalano ani żadnym zakładom rzeczywiście funkcjonować tutaj przy parafii, bo była to bardzo trudna sytuacja polityczna. No i ta budowa trwała aż do 1993 roku ze śmiercią księdza Wilińskiego. Potem zastąpił go też już nieżyjący ksiądz i wchłat Bogumił Jóźwiak, który dokończył tą świątynię w 1993 roku. Tak jak tam mamy tablicę ufundowaną wtedy przez parafian i jego, że 26 września 1993 roku pierwszy biskup diecezji kaliskiej, to była pierwsza konsekracja w nowo utworzonej diecezji, ten kościół dedykował jako też sanktuarium Miłosierdzia Bożego, jako diecezjalne sanktuarium właśnie biskup Stanisław Napierała, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. No i do dzisiaj jakoś rzeczywiście to Miłosierdzie Boże rozbrzmiewa z tego miejsca. Swoją architekturą, tak jak będziemy również podpatrywać choćby te witraże, które tu są monumentalne,
jakby odwzorowanie tych promieni, które idą z serca Pana Jezusa, ta ponad 7, prawie 8-metrowa mozaika, która jest tutaj przedmiotem kultu, tak jak w dekrecie ustanawiającym sanktuarium jest to zapisane. Z tymi świętymi po prawej stronie jest Matką Bożą Miłosierdzia, Matką Bożą Ostrobramską i tymi wiernymi, którzy może jeszcze oczekują na zbawienie. Siostra Faustyna po lewej naszej stronie i po prawej też Jan Paweł II jako świadek miłosierdzia, co dopiero niedawno też tutaj zaistniał z fundacji pana Włodzimierza Ćwira, który też jako artysta nam i projektował te ołtarze i wiele tutaj rzeczy czyni. Nawet i teraz przed tą uroczystością 70-lecia no, odnowił ten ołtarz, wyzłocił też Matkę Bożą i tu wiele rzeczy nam pięknych czyni i robi. Myślę, że bardzo przejmująca jest właśnie ta mozaika przedstawiająca Jezusa Miłosiernego. Ten kościół, to sanktuarium jest ogromne i kiedy wierny wchodzi tutaj pierwszy raz, no to właśnie swoje oczy, swoją uwagę kieruje na Jezusie Miłosiernym. I to jest bardzo przejmujące. Dzisiaj świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia i po to tutaj przychodzimy do diecezjalnego sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby właśnie tych łask od Jezusa zaczerpnąć, prawda? Tak jest. No rzeczywiście ta mozaika jest bardzo piękna, monumentalna, też nawiązująca oczywiście do objawień siostry Faustyny, ale też do Jezusa przedstawionego jako Pantokrator, jako władca, no i też opiekun całego świata, stworzyciel całego świata. Rzeczywiście, no ludzie jak tu przychodzą, ta mozaika ich zaprasza, zwłaszcza zachęcam, jak jest udzielany sakrament małżeństwa, żeby para, która wychodzi, no właśnie miała taką fotografię, która myślę, że bardzo pięknie obrazuje sakrament małżeństwa, że ten Pan Jezus co dopiero tych młodych błogosławi na dalsze życie. Księże Prałacie, ten kościół ma dwie kondygnacje. Tak. Na co dzień, no właśnie w dni powszednie, tutaj no pewnie byśmy pomieścili bardzo wiele osób i msze w tygodniu odbywają się w kościele dolnym, w kaplicy dolnej. To też jest takie, no powiedzmy dzisiaj dla nas już takie normalne, ale w tamtych czasach taki dwupoziomowy kościół to było też pewne nowum. Dzisiaj to jest na pewno też bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. No też odbywają się diecezjalne uroczystości, choćby Światowe Dni Młodzieży tutaj wyruszały. Stąd też młodzież się tutaj gromadziła, różne spotkania katechetów, podobnie też szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, podobnie też formacje młodych, arcybiskup Ryś też tutaj ich tutaj zgromadził bardzo licznie na konferencji, na mszy świętej, a potem też była taka agapa, czy takie miejsce, tak jak na 70. rocznicę powstania parafii, też żeśmy to tak uczynili, że rzeczywiście kościół jest pod tym względem no, genialny, bardzo funkcjonalny, ze salkami i z tym kościołem dolnym, gdzie też od poniedziałku do soboty odprawiamy msze święte, gdy więcej ludzi, no to mamy możliwość tutaj przejścia, bardzo funkcjonalny, bardzo dobry. Ranga Sanktuarium Miłosierdzia Bożego to wielka łaska, wielki dar, wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony też wielkie zobowiązanie. Ksiądz prałat jest kustoszem tego sanktuarium i wiem, że stara się też, aby to orędzie Bożego Miłosierdzia docierało do każdego człowieka, a więc modlitwa w godzinie Bożego Miłosierdzia, która odbywa się każdego dnia, msza święta i wiele innych inicjatyw, jakby ksiądz prałat w kilku słowach nam o tym opowiedział. W 2015 roku, kiedy tutaj przybyłem, no były dwie msze święte rano, dwie msze święte wieczorem. No i rzeczywiście gromadziły jakby tylko w tych dwóch porcjach czasowych wiernych. Teraz żeśmy od już chyba ponad 3 lat o godzinie 15, gdyż sam Pan Jezus tego prosił, tak jak i w Radio Rodzina, trochę może sobie tam wzajemnie, na pewno nie przeszkadzamy, ale może docieramy do różnych ludzi, że o 15 godzinie w Dolnym Kościele, tam w Kaplicy Adoracji gromadzimy się na koronce do Miłosierdzia Bożego, systematycznie czytamy jakąś lekturę duchowną. Już żeśmy wiele przeczytali, dzienniczek siostry Faustyny i dziennik księdza Sopoćki i zapiski więzienne. Teraz też czytamy znowuż takie opracowanie o Miłosierdziu Bożym, więc bardzo chętnie też i księża z tego korzystamy, zawsze coś tam więcej i sami i innym wiernym przekażemy. Są też prośby, które wtedy czytamy, bardzo chętnie ludzie zostawiają te różnorakie intencje i później jest też o 15:15 msza święta w Dolnym Kościele i na te 3 porcje czasowe no, przychodzi dość sporo wiernych, gdy te msze święte 7:15, 15:15, 18:00, no to rzeczywiście, gdy aura też pomaga, no przychodzi no, wielu, nawet spoza Kalisza niektórzy tutaj przybywają. Więc ta koronka do Miłosierdzia Bożego, jak i również adoracja też już prawie 30 lat, już za niedługo będzie,
też gromadzi wiernych przez cały dzień. Do tej pory była do soboty, ale jako też owoc tego 70-lecia naszej parafii, żeśmy na niedzielę też rozszerzyli tą adorację i też wierni w niedzielę z wdzięcznością przychodzą i też tam się modlą w ramach spaceru czy też jakiejś osobistej modlitwy. Przez kilka lat mogłem w tej parafii posługiwać jako rezydent i pamiętam, że zawsze dla mnie było takie pocieszające to, że do tego dolnego kościoła na tą adorację Najświętszego Sakramentu cały czas udawali się ludzie. Ten kościół jest otoczony tutaj blokami, a więc mieszka tutaj bardzo wiele osób. Ktoś idzie na zakupy, ktoś idzie odebrać wnuka do szkoły i wiele osób po prostu wchodziło na krótką modlitwę. I to było też takie piękne, że można było przejść obojętnie obok tej dolnej kaplicy, ale widziałem, że chociaż na chwilę każdy chciał wejść, aby pobyć z Panem Jezusem na modlitwie. I myślę, że to jest bardzo budujące, że w dzisiejszych czasach, w centrum, ktoś powie, w takim blokowisku, mamy taką ostoję ciszy, zadumy i modlitwy. Tak, jest coś takiego. Rzeczywiście ludzie przychodzą tak zwyczajnie, czasem gdzieś tam z pietruszką z ryneczku zielonego, czy też z jakimiś tam zakupami. Czasem nawet się ktoś tam czymś podzieli, mówiąc żartobliwie, wyrażając jakąś też życzliwość. No, to taka codzienność. Myślę, że to codzienność jest też naszą świętością, że ktoś nie omija tego miejsca, ale czasem niektórzy mówią wprost, choćby tutaj z pobliskiego Zagorzynka, gdzie też tam byłem proboszczem, niektórzy bardzo chętnie tu zachodzą, bo akurat tak sobie tą drogę poukładali, bo wiedzą, że tu jest adoracja, że tu też proszą o modlitwę, czy nawet ktoś prosi o spowiedź, umawia się przez ten cały dzień. Teraz też tam ksiądz Jan, nasz emeryt, dostojny, też tam kogoś właśnie umówionego spowiada, gdyż osoba starsza, która potrzebuje szczególnej troski, więc takie miejsce też jest tu bardzo potrzebne. Księże Prałacie, my chcemy też poznawać właśnie to życie duszpasterskie. Wiemy, że tutaj w sanktuarium działa wiele grup modlitewnych. Za chwilę też oddamy głos delegatom tych grup, ale w kilku słowach jakby ksiądz Prałat powiedział, jakie grupy tutaj najprężniej działają. Pewnie jest Żywy Różaniec, Wspólnota Ojca Pio, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kojarzymy także ze Wspólnotą Neokatechumenalną i tak dalej. No, ksiądz już je tutaj pokrótce wymienił, ale też są jeszcze Wspólnota Jan Chrzciciel, Koinonia, Galilea, czyli Wspólnoty Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Iskierki do Miłosierdzia Bożego, które już czekają na swoją kolejkę, żeby też coś tutaj powiedzieć do kamery, bo dzieci bardzo to kochają, lubią. Też zespół młodzieżowy też jest. Podobnie wspomniana grupa Ojca Pio, Żywy Różaniec. No, myślę, że Caritas też działa w naszej tu parafii na tyłach kościoła. Jest pani Ania oddana ze swoją tam grupą też. Ludzie przynoszą pewne rzeczy, inni zabierają, więc też na miarę możliwości staramy się też jakoś im towarzyszyć, zwłaszcza tym biednym i też wypracowywać, tak jak biskup Damian powiedział w czasie naszej tutaj uroczystości, żeby to miejsce nabierało tego aspektu, tej wizji miłosierdzia Bożego. Oczywiście tak jak rozeznajemy, próbujemy to realizować. Znajdujemy się w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Teraz jesteśmy w dolnej salce, gdzie w tygodniu, w środę, a przede wszystkim w sobotę spotyka się wspólnota czy wspólnoty neokatechumenalne. Jest z nami pan Krzysztof Zakrzewski. I panie Krzysztofie, chciałbym na początku zapytać o charyzmat waszej wspólnoty, neokatechumenat. Trudne słowo, co się za tym kryje? No, chcę powiedzieć, że to jest taka rzeczywistość, która jest w Kościele, ma na celu odnowienia chrztu etapami, zejścia w dół z powrotem do sadzawki chrzcielnej po 7 stopniach, tak to mówimy, gdzie ten chrzest jest odnowiony w ten sposób, że są to już osoby świadome, dorosłe, które ten chrzest przyjmują świadomie. I to oczywiście wymaga czasu, ale jest to w pełni usankcjonowane w Kościele poprzez statuty, poprzez charyzmat drogi i gdzie wszystko jest określone. I tutaj, jak ksiądz tutaj nadmienił, te wspólnoty idą taką drogą nawrócenia, aby poznać naprawdę swoje ubóstwo, swoją bezsilność, wrócić do tego stanu, jakby można było powiedzieć, taki, jaki on jest, jaki każdy ma z nas, bo widzimy to, że
że jednak jesteśmy wobec wielu wydarzeń, wobec wielu trudności, które nas spotykają w każdym dniu codziennie, że one nas w jakiś sposób przerastają i gdyby nie odkryć tej pomocy, tej, gdzie to szukać, tej pomocy, czyli szukać go w tym, który nas stworzył, który nas kocha naprawdę i który jest jedynym, który oddał swego Syna za nas, pozwolił, aby go został przybity na krzyżu, aby przybił nasze grzechy tam do krzyża. I my powoli nabieramy tej świadomości i powoli uznajemy siebie naprawdę, kim jesteśmy, a z drugiej strony rodzi się w nas jakaś taka, może nie od razu, ale wdzięczność i miłość do Kościoła. I na tym właśnie ta droga polega. Jest to droga, tak jak to ksiądz zauważył, dosyć intensywnie słuchamy Słowa Bożego w tygodniu, w każdej wspólnocie, w tej chwili na tego sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest 5 wspólnot, około 120-140 osób w różnym przekroju. To są osoby i pary małżeńskie, młodzi, starsi, samotni, można powiedzieć, no taki po ludzku można powiedzieć, że to byłoby niemożliwe, żeby zebrać w takiej wspólnocie całą gamę ludzi, a tak jest. No i to odbywają się te liturgie, gdzie jest celebracja Słowa Bożego. Tak tutaj widzimy na tej salce, ten wygląd tej salki. Wszystko jest po to służyło, żeby to było w sposób uroczysty, żeby było taki odświętny. To się odbywa w tygodniu. Potem w sobotę wieczorem mamy liturgię Eucharystii. Jest ona sprawowana pod pewnymi znakami. Dwoma postaciami jest przyjmowana komunia święta. Jest ołtarz, jest zgromadzenie, gdzie całe to zgromadzenie reprezentuje jak gdyby ciało Jezusa Chrystusa. I to też jest tak uroczyście, ma odświętny wygląd. Ja chcę powiedzieć, że w każdej wspólnocie jest prezbiter Kościoła, bo jest jednak taki obowiązek i dobrze, że Kościół ma taką troskę, aby posyłać swoich prezbiterów, by mogli służyć w takiej wspólnocie, by mogli łamać słowo, mogli dzielić się homilią, żeby po prostu ta wspólnota mogła cały czas się czuć, że jest w sercu Kościoła. I tak naprawdę ta droga neokatechumenalna ma statuty i one są tak uformowane prawnie, że droga jest przez kolejnych papieży była nazywana, że jest sercem Kościoła. Oprócz tego słuchania Słowa Bożego, oprócz tej liturgii, jeszcze, tak jak mówiłem, co jakiś czas odbywają się pewne etapy, które mają wprowadzić w sposób dojrzały, odnowić sakrament Chrztu Świętego. I ja w tej chwili reprezentuję najstarszą wspólnotę. Prezbiterem jest ksiądz proboszcz Paweł Koszczewa. I to jest wspólnota, która, no już można powiedzieć, w jakiś sposób przeszła pewną drogę. Zbliża się do etapu, już jest na etapie zakończenia, można tak powiedzieć, tej drogi, bo każdy etap kończy się jakimś wyjazdem albo do Rzymu, do miejsc świętych, sanktuarium i tak dalej. Ten ostatni etap jest takim wyjazdem do Ziemi Świętej, gdzie jest jak gdyby ta piąta Ewangelia, czyli Ziemia Święta. I gdzie można to wszystko naocznie zobaczyć, jak to wyglądało za czasów Jezusa. Chcę powiedzieć, że ta droga jest wymagająca. Niestety jest wymagająca, bo
same liturgie, dwa razy spotykanie się w tygodniu. One się wiążą również z przygotowaniami, bo trzeba do tej liturgii się przygotować. I to jednak zajmuje trochę czasu, ale muszę powiedzieć, że w pewnym momencie już się tego nie odczuwa, że to jest, ten czas nie jest czasem w jakiś sposób, można by powiedzieć, po ludzku zmarnowanym, bo my widzimy, ja to widzę, że każdego dnia, kiedy się budzę, taka jest prawda, to jeśli nie oprę się, jeśli nie będę słuchał Słowa Bożego, nie zacznę od tego poranka w ten sposób, to trudno mi będzie ten dzień naprawdę przeżyć właściwie zgodnie z wolą Bożą. Panie Krzysztofie, mi bardzo podoba się to określenie, że jestem na drodze neokatechumenalnej. Całe nasze życie jest drogą. Tak jak Pan powiedział, to bycie w Waszej wspólnocie jest bardzo wymagające. Ono absorbuje nasz czas. No właśnie, Pan już jest na tym ostatnim etapie. Czy zauważa Pan owoce bycia w tej wspólnocie? Jak to się przekłada na codzienne życie, na relacje najpierw do Pana Boga, a później do drugiego człowieka? I kolejne pytanie, które chcę od razu postawić, bo bardzo często organizujecie też katechezy, które mają zaprosić wiernych do włączenia się właśnie w Waszą wspólnotę. Wiele osób dzisiaj szuka szczęścia, wiele osób dzisiaj szuka Boga. Może mamy to doświadczenie grzechu, który nas przygniata. I tutaj właśnie w Waszej wspólnocie możemy spotkać Boga, który żyje, który działa i który nas podnosi z naszych grzechów i z naszych upadków. Ja chcę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o owoce, to zazwyczaj jest tak, że tego nie da ten, co pełni jakieś dzieło, powiedzmy dobre, to on tego nie zauważa. To tylko zauważają to inni, którzy są w otoczeniu, ludzie obcy. Naprawdę, po pierwsze, te owoce powinny być widoczne wśród swoich najbliższych, w rodzinie, w małżeństwie, w dzieciach. No ja nie powiem, że zawsze jest tak, że jest to, że to widać. Ale są takie momenty, bo my doświadczamy, ja sam widzę, że naprawdę jestem zdolny do każdego grzechu i w każdej chwili mogę naprawdę upaść. I tylko, co mnie tylko może powstrzymywać, powstrzymuje mnie jak pewna bojaźń Boża, której się tutaj w tej wspólnocie mogłem nauczyć i ona mnie powstrzymuje, bo tak to jestem zdolny do wszystkiego. A to, że czasami komuś się tam uda i jakiś uczynek wobec innych zrobić, miłosierdzia, no to my zawsze widzimy, że to gdyby nie natchnienie Ducha Świętego, gdyby nie pomoc Matki Bożej, nie byłoby to możliwe. I tyle chciałbym powiedzieć, także nigdy nic nie wiadomo, tak naprawdę, to jak tu mówią, do końca toczy się zawsze walka. I w pewnym momencie jest tak, że ta walka zewnętrzna, bo jest przeciwnik na świecie, bo jest. Są różne wydarzenia, które trudno jest zaakceptować. Śmierć dzieci, takie coś się dzieje. Inne jakieś wypadki, które byłoby trudno przyjmować. Nie? Tutaj jest o tyle, że ludzie, ci bracia przyjmują to w takim spokoju, w takim ufności, że jednak tutaj to życie się nie kończy. A druga walka, która zaczyna się potem, to jest ta walka wewnętrzna. Przychodzi ten przeciwnik, diabeł, bo on jest, i wtedy zaczyna się ta walka wewnętrzna. Ona jest o wiele trudniejsza, o wiele gorsza, bo człowiek może po prostu, jak wejdzie jakikolwiek dialog z nim, tylko może być skazany na przegranie. Jeżeli nie współpracuje, nie pomaga mu w tym Duch Święty, nie pomaga mu Pan Bóg. To już my tak tego doświadczyliśmy. I muszę powiedzieć, że owoce jakie są? No wielu jest, są seminaria, wyższe seminaria duchowne, Redemptoris Mater. W Polsce są dwa, w Warszawie, w Łodzi. Jest wielu młodych ludzi, którzy wyszło z tych wspólnot, tutaj z naszych konkretnie, i którzy zostali wyświęceni i posługują w Chorwacji, posługują w Holandii, posługują w Niemczech. Jest też misjonarz wędrowny w Rosji, Estonii, Gruzji, Robert Pisula, który jest tam, jakby powiedzieć, cały czas na tych misjach na wschodzie.
Teraz to drugie pytanie, które ksiądz zadał, więc zawsze odbywają się cyklicznie katechezy, zwiastowania. I teraz, akurat teraz zaczęły się znów od wtorku tego, od 18 października, tutaj w Dolnym Kościele po wieczornej mszy świętej, czyli około godziny 18:45. Są głoszone te katechezy, przez kolejne będą głoszone przez kolejne wtorki, czwartki, około 2 miesięcy, z cykl 15 katechez. I potem, jak Pan Bóg pozwoli, to wtedy jest zaproszenie tych, którzy słuchają tego słowa, aby mogli spróbować wejść na taką drogę i dojść, jakby powiedzieć, do wiary świadomie, do wiary dojrzałej. Bo my tutaj widzimy, że tą wiarę, którą my żeśmy wynieśli z domu, bardzo dobrze, że ją mamy, bo nie wiadomo, co by było z nami, ale potrzeba takiej wiary dojrzałej, takiej ugruntowanej, żeby można było powiedzieć, że świadczyć innym. Nie? Bo dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj, w czym jest problem, w czym jest lęk człowieka? W tym, że nie wierzy w życie wieczne, nie wierzy w Pana Boga. Tu jest i myśli, że jego życie jest tylko w jego rękach. I tak naprawdę ono nie ma sensu, nie ma perspektywy, jeżeli nie ma tego życia wiecznego. I to jest największa tragedia ludzka. I my zapraszamy, aby powiedzieć, że nie jest tak, że jest Pan Bóg i są możliwości na drodze, aby można było to świadczyć takiej interwencji Pana Boga, konkretnej, kiedy ktoś to świadczy, będzie wiedział, że Pan Bóg jest i nikt go, jakby powiedzieć, z tej drogi nie zrzuci. Przemierzamy zakamarki diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asneka. Docieramy do kolejnej salki, pięknej salki, która znajduje się w Dolnym Kościele. I tutaj w każdą sobotę spotyka się scholka Miłosierdzia Bożego. Opiekunem tej grupy jest ksiądz Mateusz Kołodziejski. Księże Mateuszu, kto śpiewa, ten 2 razy się modli, to prawda? To prawda, kto ładnie śpiewa, czy jak nasze Iskierki Miłosierdzia Bożego, to nawet więcej razy niż 2, więc my mamy tutaj tą radość, że dzieci i młodzież chętnie przychodzi na nasze próby, chętnie uczestniczy w mszach świętych, śpiewa podczas mszy świętej z udziałem dzieci w niedzielę o godzinie 13, więc mamy tą wielką radość, że trochę hałasu tutaj i dobrego, pozytywnego hałasu mamy w każdą sobotę tutaj w naszych salkach. To duchowe towarzyszenie jest bardzo ważne, bo tak naprawdę nie chodzi o sam śpiew. Każdy z nas ma różne dary, które otrzymuje od Pana Boga, ale właśnie ten śpiew dzieci i młodzież ma przybliżać do Pana Boga, a także innym pomagać w modlitwie. I myślę, że to główne zadanie księdza polega właśnie na tym, żeby prowadzić do Pana Boga. Tak, moja obecność tutaj tak naprawdę jest bardzo dyskretna. Ja przychodzę tutaj, aby się pomodlić, kiedy mogę, żeby nadać ton pewnemu temu spotkaniu tutaj. Natomiast potem już próba przebiega tutaj z opiekunami dorosłymi, którzy tutaj działają razem z dziećmi i młodzieżą. Natomiast cieszę się właśnie, że podczas tych spotkań, czy w ogóle podczas mszy świętej trwa formacja tych dzieci, że one też trochę emanują radością na cały Kościół, że wprowadzają też ten stan pewnej modlitwy podczas naszej mszy świętej z udziałem dzieci, angażują dzieci, ale też starszych, bo nie śpiewamy takiego bardzo dziecinnego repertuaru, tylko on jest naprawdę bogaty i rozbudowany, z czego się cieszymy. Więc cieszy też wzrost taki duchowy tych członków naszej scholi Iskierki Miłosierdzia Bożego. Na pewno nie byłoby w tej scholi dzieci, młodzieży, gdyby nie zaangażowanie rodziców, którzy też jakoś zachęcają, mobilizują i koordynują te działania. Jedną z takich osób jest pan Mateusz Spławski, który od wielu, wielu lat jest zaangażowany właśnie w to, żeby ta scholka Miłosierdzia Bożego funkcjonowała i nieustannie się rozwijała. Może jakie były początki, kto dzisiaj wam pomaga, kto was wspiera? Z tego, co się orientujemy, otrzymaliśmy takie informacje od parafian, to początki scholki sięgają już początków lat 90. Niestety nie udało nam się ustalić, kto tą scholę wtedy prowadził, kto był opiekunem scholi.
Natomiast już wiemy, że w latach 90. Schola Iskierki Miłosierdzia Bożego powstały. Na dzień dzisiejszy takim opiekunem muzycznym Scholi jest pani Irena Derezińska. Pomaga jej w tym Jan Olgrzymek, który gra na gitarze. Ja zajmuję się taką pomocą techniczną i organizacyjną. Również nam pomaga Ania Szafran. No i próbujemy te dzieciaczki jakoś ogarnąć. Dużą rolę w opiece nad dziećmi w Scholi mają też rodzice. Mamy dwie mamy, które nawet z nami śpiewają. To jest takie piękne. Dzieci głównie, znaczy dzieci, to jest dzieci i młodzież już, dlatego że jakby klimat w naszej Scholi jest tak fajny, że nawet te starsze dziewczyny nie chcą odchodzić, razem z nami śpiewają. Także na dzień dzisiejszy już jest to Schola dziecięco-młodzieżowa. Głównie z naszej parafii, ale nie tylko. Głównie z pobliskiej szkoły podstawowej numer 8. No i tak jak ksiądz tutaj Mateusz wspomniał, śpiewamy na mszy z udziałem dzieci o godzinie 13. Choć no, nie tylko jakby ograniczamy się do oprawy muzycznej, organizujemy również wycieczki dzieciakom, organizujemy również różne zajęcia. Staramy się, aby nauczyć dzieci jakby takiego angażowania się w życie parafii, tak? Bo angażujemy się i we wszystkie wydarzenia. Tak jak tutaj niedawno było 70-lecie parafii, też dziewczyny się bardzo fajnie w to angażowały, w śpiew podczas tej ceremonii. No i angażujemy się po prostu w życie parafii. Uczymy dzieciaki, żeby aktywnie przeżywać mszę świętą. Chcemy teraz oddać głos iskierkom, które na co dzień posługują swoim pięknym śpiewem. Jak macie na imię? Ola. Gabrysia. Od jak dawna śpiewacie w tej Scholi? Już dobre chyba 3 lata. Kto cię, Ola, zachęcił do tego, żeby w sobotę zamiast sobie dłużej pospać, przychodzić tutaj na próby i regularnie uczyć się pięknego śpiewu? Moja kochana siostryczka. A jesteście rodzeństwem. Tak. A w takim razie zapytamy starszej siostry, kto ciebie tutaj przyprowadził? Nikt nie musiał zachęcać. Sama chciałam dołączyć. Mi się zawsze podobało, jak dziewczyny w niedzielę, dziewczyny, nie tylko dziewczyny, chłopacy też śpiewają. Zawsze mi się podobało, jak właśnie w niedzielę na tej mszy przychodziliśmy zawsze na mszę dla dzieci o 13. I zawsze mi się podobało, jak śpiewali na tej mszy. I tak postanowiłam, że chciałabym też brać w tym udział. Macie piękne stroje i myślę, że kiedy tak się prezentujecie podczas tej niedzielnej Eucharystii, to dla was też trochę taki powód do dumy, że możecie chwalić Pana Boga waszym śpiewem, a z drugiej strony, no inni troszeczkę mogą wam zazdrościć chyba. No chyba tak. A czy masz jakąś swoją ulubioną piosenkę, którą może sobie nucisz nawet w domu po zakończonej próbie? Tak. Możemy zdradzić jaką? Błogosławieni miłosierni. No właśnie, to Światowe Dni Młodzieży, które przeżywaliśmy w Krakowie razem z papieżem Franciszkiem. Pan Mateusz wspomniał o tym, że oprócz właśnie tych prób, które tutaj macie w każdą sobotę i może w tygodniu, oprócz tego, że uczestniczycie aktywnie w tej niedzielnej Eucharystii dla dzieci, macie różnego rodzaju wyjazdy, pielgrzymki. Gdzie byliście ostatnio? Co wam jakoś najbardziej zapadło w pamięci? Ostatnio byliśmy w Świńcach Warckich. Tam jest rodzinny dom siostry Faustyny. Była to wycieczka po długim okresie, kiedy takich wycieczek nie było. Później byliśmy też w sanktuarium, gdzie siostra Faustyna przyjęła chrzest i pierwszą komunię świętą. A na koniec wycieczka była w Borysewie, zwiedzaliśmy zoo. No proszę, zawsze musi być taki miły akcent. Ile liczy wasza schola osób? Ilu was jest wszystkich? Ja nigdy nie liczyłam, ale no... No dużo chyba. Powiada, że 15 osób. No 15 no chyba. Wy jesteście tutaj delegatkami waszych kolegów i koleżanek, chyba w głównej mierze koleżanek. Może z tego miejsca też pozdrowimy wasze koleżanki, może starsza siostra. Pozdrawiamy całą scholę. Nie tylko dziewczyny, chłopacy też są, więc pozdrawiamy wszystkich. Może warto też zaprosić nowych, żeby się do tej scholi też tutaj włączyli i razem z wami chwalili Pana Boga, bo wy jesteście przeszczęśliwe, że możecie się spotykać i to doświadczenie wspólnoty jest bardzo ważne. Jakimi słowami zachęciłabyś innych do tego, żeby dołączyli w wasze szeregi? Zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że jeżeli też tak jak my chcecie wielbić Pana śpiewem, może ktoś gra na jakichś instrumentach, zapraszam bardzo serdecznie. W soboty o godzinie 10.30 spotykamy się w tej salce. Bardzo miła atmosfera,
wszyscy są bardzo fajni i podoba się. Są z nami nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, którzy na co dzień posługują w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asnyka. Znajdujemy się w dolnym kościele, a dokładnie w kaplicy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. I to pierwsze pytanie, które chciałbym Panom postawić. Eucharystia to nasze osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Wy każdego dnia, czy w niedzielę szczególnie, jesteście zaproszeni do tego, żeby pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Czym dla Was jest Eucharystia, Msza Święta, Panie Pawle? Jest to na pewno osobisty dar, niesamowity dar, który pozwala łatwiej funkcjonować każdego dnia, że mówiąc szczerze, nawet więcej otrzymujemy niż dajemy. Czasami poświęcamy ten czas chorym, potrzebującym. Tutaj też pomagamy w parafii na mszy świętach, w których uczestniczymy. I pozwala to przetrwać trudne chwile. Też tak służy też ciągłemu nawracaniu się, bo chcemy żyć z Panem Bogiem blisko i przez to staramy się każdego dnia być w łasce uświęcającej. Jak nawet zdarzy nam się niewierność Panu Jezusowi, to szybko staramy się po prostu podnieść się z tego upadku, by w łasce uświęcającej, współdziałaniu z miłosierdziem, z miłością Bożą działać każdego dnia. Bo też jest taka prawda, że my też jesteśmy świadkami miłości miłosiernej i miłości Boga do każdego człowieka, że ludzie nas też obserwują, jesteśmy ciągle na świeczniku. I też od nas się więcej wymaga, to też prawda. Ale to też jest takie uświęcenie nawet w życiu rodzinnym. Wielokrotnie miałem takie sygnały, dary czy odpowiedzi, że czy w życiu jako wobec dzieci, czy w małżeństwie. Bardzo to uszlachetnia, ale i też przywraca taką prawdziwą, głęboką więź i wiarę w człowieku. Ja mógłbym potwierdzić w 100% słowa właśnie Pawła, tej kolegi. Dla mnie jest to przede wszystkim bardzo wielki zaszczyt. Zaszczyt i jeszcze raz zaszczyt, że ja, zwykły śmiertelnik, mogę udzielać Przenajświętszego Sakramentu w postaci Pana Jezusa innym osobom. Czasami jest to tak głębokie doświadczenie, że czuję się jakby w innym realu. Podzielę się z taką właśnie może swoją taką refleksją, że na początku jakby mojej posługi, bo jestem 4 lata szafarzem, chodziliśmy również tutaj z kolegami do pani Apolonii. Pani Apolonia miała 100 lat. I pierwszy fenomen polegał na tym, że jak ja wchodziłem, no witałem się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pani Apolonia śpi. Zaczynam obrzęd, nagle pani Apolonii, słuchajcie, otwierają się oczy, dosłownie jak wielkie, duże złotówki. A przy udzielaniu właśnie sakramentu łzy i wielka radość na tej twarzy. Po obrzędzie pani Apolonia znów zasypiała. I było bardzo często właśnie tak, że jak była totalnie nieświadoma, ale gdy przychodził w odwiedziny Pan Jezus, ożywała. I my też bardzo widzimy wdzięczność osób, gdzie my idziemy z posługą. Oni czasami i ze łzami w oczach nam dziękują za to. I ja mówię, że nie macie Państwo za co dziękować, bo to jest dla nas wielki zaszczyt. Gdzie ja, no, zwykły człowiek, doznałem takiego zaszczytu, tak? I dla mnie to jest bardzo wielki zaszczyt, ja to sobie cenię i tak jak właśnie Paweł mówił, że nas to umacnia też w wierze. Staramy się właśnie z kolegami być w stałej łasce uświęcającej, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie zostaliśmy też powołani i tak jak Paweł mówił, nas ludzie obserwują,
my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w parafii już osobami medialnymi. Ja idąc na ulicy, starsze panie zwłaszcza, czy osoby mówią mi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, dzień dobry, witam pana szafarza. I my też sobie zdaję z tego sprawę, że no my też jesteśmy wtedy świadectwem Pana Jezusa, Jego nauki, Jego wielkiej miłości i dobroci. Najzwyczajnym safarzem Komunii Świętej nie zostaje się z dnia na dzień. To jest pewien etap przygotowania. Jak wspominacie właśnie ten kilkumiesięczny kurs? Bo myślę, że dla was to też było takie odkrycie tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia. Te spotkania regularne z księdzem profesorem Dariuszem Kwiatkowskim, one są bardzo pomocne. Tak, ja byłem kursem, tak powiem wprost, zachwycony. Mhm. Wiedzą właśnie księdza profesora Dariusza, ogromem wiedzy. Mnóstwo rzeczy też się dowiedziałem, nowych, że tak powiem, na których no, nigdy tak człowiek nie zwracał na to uwagi. Także było to bardzo dla mnie duże doświadczenie, ciekawe pogłębienie właśnie jakby wiary, wiedzy na temat Kościoła, na temat Pisma Świętego, sakramentów. Także bardzo miło wspominam i przy tej okazji pozdrawiam księdza profesora. Na kursie też mieliśmy bardzo fajnych, że tak powiem, no, kolegów. Mamy nawet wspólną grupę. Wiadomo, teraz mamy media społecznościowe. Gdzieś tam od czasu do czasu się nawet spotykamy. Program, który realizujemy, nosi tytuł Mój Wieczernik. Wiem, panie Pawle, że z żoną mieszka pan w pobliżu kościoła. Czy może tak pan powiedzieć o tym kościele, o tej świątyni, że to jest mój wieczernik, że ja tutaj rzeczywiście spotykam się z Panem Bogiem, doświadczam Jego obecności, że wzrastam w Jego łasce? Wieczernik na pewno, bo przeprowadziliśmy się tutaj do parafii w 2000 roku. I tutaj właściwie nasze dzieci już teraz właśnie dorosłe, już są tego, przechodziły właśnie całą tą drogę jako uczniowie, jako studenci. My rodzice towarzyszyliśmy tej drodze i sami też włączaliśmy się od samego początku w aktywne życie parafii tutaj. I także przyjaźnimy, można powiedzieć, i znamy się tutaj z księżmi, którzy pracowali tu od samego początku, jak tutaj zamieszkaliśmy w parafii. Do tej pory mamy bardzo fajny, taki bliski więź, która się wtedy wytworzyła. I jest to na pewno miejsce wzrastania wierze, że tęsknimy, przychodzimy tutaj nie tylko w niedzielę, ale i na adorację do Najświętszego Sakramentu w tygodniu. Jakiekolwiek tam są wykłady, konferencje, koncerty, też staramy się uczestniczyć w tych wszystkich uroczystościach, liturgiach. Także też czasami też już zmęczony pracą wysiadam, to zamiast iść do domu na obiad, to lubię tu przyjść i chociaż 5-10 minut pokontemplować. I też inaczej wtedy dzień się układa, też to napełniam się i taką siłą, i nadzieją, i łatwiej pokonywać te trudności każdego dnia. Także na pewno jest to bardzo ważne i już to miłosierdzie promieniuje i umacnia każdego dnia. Chcemy podziękować księdzu kustoszowi, księdzu prałatowi Pawłowi Koszczewie za to, że dzisiaj drzwi tej świątyni były otwarte dla naszych widzów, a także dla naszych słuchaczy. Tak jak powiedzieliśmy na początku, ten rok jest dla was rokiem wielkiej łaski. Wspominacie początki waszej wspólnoty parafialnej. Czego możemy życzyć księdzu kustoszowi, współpracownikom, księżom, a także całej wspólnocie parafialnej na kolejne lata? Tak jak święty Jan Paweł II powiedział, miłosierdzie ma swoje drogi i rzeczywiście bardzo mocno to odkrywam. No i właśnie też chcę, żeby się modlono tutaj w tym miejscu i może ci, którzy usłyszą naszą tutaj audycję, to spotkanie, żeby też modlili się o dobre rozeznanie, tak? I w jakim kierunku iść, bo to miłosierdzie pójdzie też swoimi jakby drogami. No to miejsce, tak jak Jan Paweł II to odkrył na koniec życia, wcześniej wielkie konferencje, pielgrzymki, a na koniec, kiedy już mu sił brakowało, wskazał na Łagiewniki, na miłosierdzie. No i tak rzeczywiście jest, żebyśmy też umieli docierać do wszystkich ludzi, którzy tego miłosierdzia najbardziej potrzebują. Tutaj w naszej diecezji, za którą się modlimy o 15 każdego dnia w tygodniu, jak i również też dla całego świata, zwłaszcza teraz wojna, pandemia, różne trudności, więc tutaj te intencje zanosimy i żebyśmy mieli dobry dar rozeznania, także też taka troska
o ten fenomen architektoniczny, no, który rzeczywiście zadziwia cały świat, jak tutaj ksiądz dyrektor powiedział. Przyjeżdżają naprawdę z zagranicy, z różnych miejsc, z bardzo z daleka, z innych kontynentów, żeby ten kościół, jak mówią, no i periodyki o tym opisują, no rzeczywiście też oprócz tej architektury, no tak jak niektórzy wejdą tutaj do środka, znawcy, patrzą do góry i mówią Sagrada Familia w Barcelonie, albo jeszcze inne, coś, opera w Sydney, albo jeszcze inne historie w Meksyku czy gdzieś, no bo ta powłoka łupinowa, no tak wielka, bez filarów, bez żadnych tutaj podpór, potrafi tylu ludzi no, zebrać. Więc żeby też oprócz tej architektury, ktoś wchodząc też zachwycił się tymi promieniami, które gdzieś tam nawet do konfesjonałów docierają, które niedawno żeśmy jako szafowe zrobili i też to miłosierdzie Boże, żeby ludzie tutaj doświadczali. No, żeby też byli współpracownicy i świeccy, i duchowni, no i żeby to miejsce, no dziękujemy bardzo, odkrywać, tak jak wy nam w tym pomagacie. Także przez te trzecie piątki miesiąca, gdzie też jako świadkowie miłosierdzia Bożego mam taką możliwość no, mówienia o nich i tak samo przybliżania tego miejsca. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drzwi tej świątyni, drzwi tego wieczernika są otwarte dla każdego. Gościliśmy w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asnyka, a naszym gościem był ksiądz prałat Paweł Kostrzewa. Szczęść Boże. Wieczernik. Poznaj historię Kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.